Jazda na motocyklu z całą pewnością jest czymś, co do najbezpieczniejszych zabaw nie należy. No ale ludzie skaczą na spadochronach, ludzie latają na motolotniach, prawda? No himalaiści, prawda? No tam się roi od punktów związanych z ryzykiem. Także ja mam nadzieję, że takie drastyczne sytuacje mnie nie będą spotykać, aczkolwiek ryzyko wkalkuluje, tak? No, wypadek motocyklowy przy odpowiedniej prędkości niestety często kończy się na cmentarzu. No ale wtedy, jeżeli ktoś kupuje motocykl i jeździ na tym motocyklu i chce na nim jeździć, no to niestety musi coś z tym liczyć. Tak? No, ja mam nadzieję, ja staram się jeździć ostrożnie, z głową, więc ale to nie zawsze kolizje drogowe są uzależnione od tego, jak to prowadzi motocykl. Ja w Afryce miałem taką sytuację, że mi ktoś wyjechał bryczką, który osiołek ciągnął, prawda, i ledwo z tego wybrnąłem, no ale tak to mniej więcej wygląda. No moja żona pewnie się martwi. Ale ma pan w niej wsparcie. Tak, bo ja myślę, że ktoś kiedyś mi zadał pytanie tak, no czy żona cię puściła? Nie? No to ja mówię tak, to odpowiadam bardzo krótko. Jestem w małżeństwie, a nie w więzieniu, tak? I to jest dla mnie najbardziej właściwa odpowiedź. No jeżeli jedna osoba drugiej coś zabrania i mówi kategorycznie nie, bo nie, to nie ma sensu. Bierzemy to sobie do serca. Tak, bo wtedy to nie ma sensu, prawda? No przecież są ludzie, którzy są sportowcy, którzy większą część roku spędzają na zgrupowaniach i co? Ktoś ma powiedzieć, nie rób tego, bo ja sobie tego życzę. A jeżeli żona przyjdzie i powie, że na przykład ona na przykład chce, nie wiem, podjąć nową pasję, na przykład zeskakać na spadochronach, ja powiem, co, nie rób tego, bo sobie tego życzę. A jeżeli później na przykład na starość usiądziemy w fotelu i ona powie, wiesz co, przegrałam z tobą życie dlatego, bo coś kiedyś bardzo chciałam zrobić i przez ciebie tego nie zrobiłam. I co wtedy, tak? No to więc to nie tędy droga, tak? To dorośli ludzie tak nie postępują. To może troszeczkę pytanie z innej bajki. Niedługo zbliżają się walentynki. Długo pan szukał swojej wybranki? Czy długo? Nie. Wszystkim życzymy oczywiście takich związków, takiego zrozumienia. No ja mam nadzieję, że moja żona by tutaj przytaknęła, że to zrozumienie jest obopólne. Ja mam taką nadzieję. No, w każdym razie wspierała mnie. Ja byłem cały czas z moją żoną. Było tak, że na przykład w Afryce gubiłem jakiś sygnał, tak? Nie, byłem gdzieś, nie wiem gdzie, tak? I miałem kontakt z moją żoną, która na przykład ona tam miała dyżur przy mapie, wysyłała tu na wschód, tu na zachód, tu na to, no to najpierw będziesz miał taką miejscowość. Czyli tak aktywnie uczestniczysz. Oczywiście, tak, oczywiście, jak najbardziej. Tu będziesz miał za 10 km taką miejscowość, a za 20 km taką i skręć w lewo na przykład, tak? No bo... Nawigacja. No, w pewnym sensie tak, bo no ja miałem wsparcie tutaj nawigacyjne od jednej z firm, ale... No, czasami nie było sygnału, czasami coś się tam stało, się nawigacja zawiesiła, że czasami z nią walczyłem. Także no, różnie to bywało. Także nie no. Zresztą ja zawsze to podkreślałem, że tutaj w tych kwestiach mam wsparcie u mojej żony. To bardzo dobrze. A proszę jeszcze powiedzieć, gdzie pan planuje się zatrzymać w tej najbliższej wyprawie? Gdzie są jakieś poszczególne takie przystanki? Tak, no, my jedziemy troszeczkę tak nie po linii prostej. Bo tak naprawdę no na Krym troszeczkę, jakby ktoś się wybrał na Krym, to by inną drogę wybrał. My jedziemy no w dół poprzez Bieszczady, tak, to jest akurat nasza fanaberia, bo chcemy sobie po prostu pojechać w Bieszczady. Następnie Słowacja. My jedziemy, znaczy pan jedzie? Z kolegą. Z kolegą. Tak. Z kolegą Andrzejem. Tak, z kolegą Andrzejem, który właśnie pucuje swoją maszynę. I pozdrawiamy. Tak, jeżeli słucha, to pozdrawiamy. Więc jedziemy tak, czyli w dół na południe, tam w Bieszczady musimy sobie tam zahaczyć. Później jedziemy na Słowację, w Koszycach jest miejsce, gdzie ja tam będę szukał kontaktów. No następnie przez Węgry przejedziemy, tam na razie jeszcze nie dotarło do mnie nic, że tam jakąś uczelnię mamy też do odwiedzenia. I później mamy dwie w Rumunii. Następnie wjeżdżamy do Mołdawii. I później już Odessa i Krym dookoła, tak? Czyli jak wjeżdżamy do Krymu, Sewastopol, bo konkurs, tak? Znaczy wjeżdżamy na Półwysep Krymski, tak? Okrążamy go dookoła i wracamy już przez Lwów najkrótszą drogą. Także to około tam jakieś 5000 km mniej więcej wyniesie, tak pi razy drzwi.
A czy żona jeździ na motocyklu? Nie jeździ na motocyklu, nie ma prawa jazdy na motocykl. Parę razy ze mną jeździła. Myślę, że ona nie, że tego nie lubi, może nie przepada, ale była ze mną na zlocie i też jeździła jako pasażer. No teraz jest to wykluczone, prawda, z uwagi na naszego syna. Natomiast no, nie ma takiego bakcyla w takim pewnym tego słowa znaczeniu, aczkolwiek nie tępi tego u mnie. Na motocyklu.